No, szef, to jest ten tak zwany showbiz. A, tak. Jezus, showbiz. No przecież żartuję sobie. Taką... Ale co, mam alergię na słowo showbiz? Nie, kiedyś pamiętam, do naszej garderoby po koncercie przyszedł małolata, piersi na wierzchu, takie statka napompowana i siedzi czterech facetów i ja. I ona mówi, weszła, nikogo nie zna, tylko mnie. I mówi, dzięki, chłopaki, dzięki za dźwięki, do zoba w kato. I poszła, a wszyscy tak... Dzięki za dźwięki, do zoba co? No, w kato, czyli w Katowicach. My już od dawna. My już od dawna rozmawiamy? Jezus, taki żart, nie. Gumką, myszką. Żartuję, ale nie, to prawda. Te skróty są... A no ale taki jest współczesny język. Taki jest też język w tych współczesnych, że tak powiem, szlagierach. A nie? Ja nie słucham współczesnych szlagierów. To co, w ogóle jestem odcięta i na przykład nie słyszałam nigdy, nie wiem, o Dodzie. Jestem odcięta od pępowiny. Każdy. Prawie. Prawie, właśnie. Bo to zależy, o jakiej pępowinie mówimy. Bo są te pępowiny. Nie, no, słucham, ale nie przyswajam to na tej zasadzie, że tutaj nie przyswaja i to jest tak, jakby tego nie było. To teraz taka trochę nowa mowa. Jednym uchem wlata, a drugim wylata. Tak. Tak, dokładnie tak. Ponieważ albowiem gdyż, dlaczego? Się tak dzieje. Because. Jeden, jeden. Jezu. Człowiek musi się skupiać na tym, co go interesuje. Jak mnie to nie interesuje, to po co sobie głowę zaprzątać? No dobra, to nie będę cię więcej wciągał w rozmowę na temat współczesnych rzeczy, bo widzę, że to chyba niespecjalnie jest o czym rozmawiać. A to nie dlatego, że nie... Oprócz skrótowości. Bo współcześnie wszyscy ludzie robią to samo, co ja dawniej robiłam, także to wszystko się zgadza. A mi się wydaje, że ci te współczesne osoby aspirujące, czy pretendujące do miana, nie wiem, gwiazd, gwiazdeczek, jak zwał, tak zwał, to trochę im brakuje pokory. Tak jak gdyby wszystko na skrót, tak rachcia... Ludzie po prostu. Ale, bo ja często jeżdżę na warsztaty i właśnie wracam z Łomży. Wczoraj był festiwal w Łomży i jest naprawdę, są świetni młodzi ludzie, z pokorą. Mm-hmm. Czy to nie jest tak, że to czarne, że to jest tak albo tak. Też są ludzie normalni. Tacy jak człowiek jest właściwie, nie? Czasem to jest poza, no bo teraz trzeba pozować. Jak nie pozujesz na kogoś innego, no to jesteś na aucie, prawda? Mm-hmm. Masę. No tak, no musisz czymś zaimponować, musisz być szybszy, musisz być bardziej kolorowy, w ogóle bardziej wszystko, bo inaczej nie będziesz zauważony. To trochę tak, jakbyś mi opowiadał o tych wszystkich telewizyjnych talent show, tak, tych programach, tam w stylu ja zaśpiewam, a wy mnie ocenicie i potem robię karierę. Właściwie dla mnie wszystko się dzieje, że ktoś stoi z kartką i mówi, teraz brawa, jest napisane, teraz brawa. Wiesz, tak ja w tym kabarecie ostatnio widziałam, się obśmiałem, jak po prostu... Tak wygląda od kuchni. Rybady klaszczą. Tak, to jest napisane mocniej. No i wszyscy przerywamy. To jest taka osoba, która to nam... Przerywamy i znowu jakaś kobieta mówi, a co pani nie klaszcze? Proszę klaskać i uśmiechać się. I teraz ona zastraszona. Tak to się odbywa mniej więcej. Także widz myśli sobie, że a, to się bardzo podobało, to nieprawda. To co, oni się tam jak pod pręgierzem stoją i muszą klaszczeć. Muszą klaszczeć i się uśmiechać. Mhm. To trochę to jest oszukaństwo, bo kiedyś to było czarne na białym. Właściwie od razu mogłeś zweryfikować, rozumiesz, nie? Po prostu widzisz prawdę całą. A tu nie. To jest taki, wczoraj rozmawialiśmy przedwczoraj z facetem z radia i on powiedział fajną rzecz. Oczywiście muszę to przytoczyć, bo to było fajne. Mówi, wie pani co, w tej telewizji to jest tak jakby przed kamerą trzeba było orgazm powtórzyć. No nie da się za 5 minut. Wiesz, no, jest trochę w tym racji w sumie. No co, natychmiast coś musisz... No nie dam, już się... Mhm. To już było przed chwilą. Te emocje nie da się powtórzyć, wiesz. Że przyjdzie pani... Powtarzam jeszcze raz, no co? Ale jest jakiś mechanizm, który na przykład weryfikuje, co się ludziom podoba, a co nie. No przecież musi coś zostać, tak? No jeżeli to... Znaczy w telewizji tego nie ma. Wiesz?
No dobra, a na przykład, nie wiem, sprzedaż biletów na koncerty? No bo oczywiście są ci, którzy grają te darmochy, jak tam Dni Kiełbasy, Dni Kutna, to tamten, ale to już pewnie jest tego coraz mniej. Ale mimo wszystko te biletowane koncerty, nawet w małych klubikach, gdzieś tam jeszcze pozostały. I może to jest jakiś taki ten papierek lakmusowy. Mam się chwalić, czy nie? Mogę? No pewno, no po to tu jesteśmy. No to się pochwalę, no co? Graliśmy jeszcze jakiś czas temu, graliśmy 15-17 koncertów w miesiącu. I to oczywiście, tu niby ochwowa sprawa, wiesz, a tu raptem, jak ludzie zaglądają na naszą stronę, to mówią, to jest jakiś żart. Wszyscy mieli po 2-3 koncerty, a myśmy mieli 15-17. W klubach full. W dużych salach full, ja tego nie rozumiem. W Teatrze w Gdyni był taki full przez duża, te 750 osób. Bilety po 90 i po 110 zł, czyli bardzo drogie. No, tanio nie jest. No i jest full, więc coś... W Poznaniu fulle, we Wrocławiu fulle, no coś, coś jest jednak na rzeczy. Ludzie wstają i klaszczą. Ja mam się... Nikt im nie pokazuje karteczki brawo. Nie ma karteczek, nic. Oni mają tylko bilety zapłacone. To jest jedna karteczka. Swoich ciężko pożyczonych pieniędzy, nie? No. I to nie jakieś bogacze siedzą. Siedzą ludzie z uczuciami. Jakaś pani w pierwszym rzędzie płacze. Naprawdę, takie rzeczy się widziało, że... Po czym z drugiej strony idziesz i widzisz totalnie inną rzeczywistość. Wmawiają ci z okienka, że ta rzeczywistość nie jest tak, jak widziałeś. Wiesz? Mm. Ja już jestem za stara na takie kity. Przecież byłam i widziałam, ja tego dotykałam. Tylko nie przeczytałam w podręczniku. To jest to, o czym teraz mi opowiadasz, to jest to twoje paliwo, które cię napędza? To jest właśnie to? Nie, jedę na benzynę, jadę na... Te zostawmy, to później. Mam okay. Pizza po prostu, umówmy się. No dobra, kumam. Ale jak to jest, że... To może inaczej. Kto zapowiada cię? Wrzucamy do odtwarzacza ten krążek. Piękny, aksamitny głos. Mówisz o Antonym? Aha. Dobrze, co to jest za historia? Powiedziałam, że nie o mnie. Słuchaj, to jest facet, myśmy, on był gościem zaproszonym, tak samo zresztą jak ja, na koncert do Niemiec. Fajny anturaż, bo to w zamku, tak już pan był i bardzo przyjemnie. I raptem wychodzi czarny facet w białym garniturze, więc to już był zaskoczenie. I jak zaczął śpiewać, no to po prostu no miód mi się polał na serce. I tak sobie pomyślałam, że jak kiedyś nagrywała, to bym bardzo chciała z nim duet zaśpiewać. No i co, i tak sobie podeszłem, no, tak się... słuchaj, jak będziesz coś nie, ten... Nie miałam te, bo on nie z Poznania, wiesz. No jakoś tak swoi się jakoś znajdą. Mhm. Dzieci w klasie, pierwszoklasiści, pamiętasz, jakoś dziwnie nikt nikogo nie szarpie, nie mówi Jacuś usiądź z Marysią, tylko ten Jacuś do tej Marysi idzie i tak oni siedzą i później się przyjaźnią przez lata. Tak samo tu było, po prostu jakoś tak... Gdzieś tam się spotkaliśmy i... Jak biały człowiek powiedziałam, jak biały człowiek powiedziałam mu, że... Wiedzą, że nie mamy poprawności żadnej w sobie. Że bardzo mi się podoba i w ogóle jestem pod wrażeniem. No to jest miłe, więc ja sama raz to kiedyś słyszałam, wiesz. Ktoś przyszedł i tak zapraszał? Tak, że mam aksamitny głos. Nie, żartuję. I ja wiem, że ludziom jest przyjemnie. Kiedyś ludzie się wstydzili podejść i mówić. Teraz... To jest piękne u Polaków teraz, bo jakaś zmiana, wiesz, ja widzę zmiany, bo oni się już nie wstydzą. Nie ma jakiegoś takiego cofu, że o, tam jakaś tam osoba, tam w telewizji wczoraj, teraz się nie podejdę. Teraz jest fajnie, bo oni się uśmiechają. No to i lepiej, no. Podoba mi się tam pan, czy tam pani, prawda? Ta piosenka mi się podoba dlatego, że... A ta mi się nie podoba, bo... Ja tak podeszłam do niego i... No i powiedziałam mu to, że jeżeli będę nagrywała, to czy jakbym go zaprosiła, to się zgodzi. On mówi, że jasne. To jest to proste. Proste. Bo on też mnie słyszał, wiesz? A, no to wiele upraszczam. Więc to nie było w ciemno, wiesz? To nie było w ciemno. No dobra, a to tak naprawdę, jakie osoby jeszcze, jakie postaci stoją za tą płytą? Jedna postać leży tu na otomanie. No tak, ale nikt jej nie widzi. Nie widzisz, tak właśnie. Ach, pan zasnął. I to Darek Janusz właśnie.
Tarek Janus, patrz, on niby ma takie lekkie ADHD, a tutaj udaje, że śpi. Darek jest strasznie speedowy facet. Myśmy kiedyś pracowali z tobą, znaczy na jedną piosenkę, słownie dwa razy nic, taki tytuł. No i Darek któregoś dnia zadzwonił i powiedział: Graszko, mam dla ciebie wszystkie numery na płytę. To znaczy, zrobiłem ci całą płytę. Teraz tylko musisz wybrać, bo narobiłem tego tyle, że masz wybór. Na tacy przyniósł jak winogrona? Prawie jak się mówi, jak na tacy. Nie, on dał mi to na płytce, zarysy, i on już zrobił takie aranże, takie wstępne, jakby to mniej więcej wyglądało i tak dalej. Także miałem pełen obraz. Musi być podaranżowany troszeczkę, bo lepiej jest do tekstu, bo ktoś, kto pisze tekst, wie, w jaką bajkę wchodzi od razu, prawda? Potrafię sobie to wyobrazić. Tak. Mam wrażenie, że potrafię sobie to wyobrazić, tak. Bo oczywiście nie mam prawa wiedzieć. Nic by tu nie dało, wiesz, tak pisać sobie tam do kropeczek, to nie. No i tak się stało, że ja właściwie wszystkie zaanektowałam, no bo wszystkie były... Od razu wiedzieliśmy, kto napisze tekst. No oczywiście Anton napisał też to, co po angielsku, to Anton napisał, no bo trudno, że wiesz, jak on mówi po polsku, słyszałeś, nie? Gladzina Labasieszka, także on raczej za polskim nie. To ładne, to urocze takie. Tak, ale jakby cały numer zaśpiewał po polsku, to nie bardzo, nie, wiesz. To była przesada, więc dlatego są dwa numery, kawałki po angielsku. Kuba Banach, on na szczęście on jest, więc Kuba Banach pracuje z Onufrewiczą. I żeby się po prostu dobrze czuł, no bo ktoś musi się dobrze czuć, prawda? Nie chcę mu do buzi wkładać tekstów, którego człowieka on nie zna, więc... Mm-hmm. Myśleliśmy jako ukłon z jego strony, że będzie to Onufrowicz. A resztę pisali tak zwani moi ludzie, nasi ludzie, czyli Wołek, ten dwa razy nic, bo myśmy wzięli ten numer na płytę. Zawsze coś. Jeden z tych, co został, ten numer ma 11 lat. Jest jeden numer, który ma 11 lat, reszty są nowe. Moja przyjaciółka Kasia Węgrzyn, jej córka Magda. No i jest tu na Holm. Trochę się na Kubie zawieszę, na jego rękawie, bo to jest taki fajny przykład. Czy jeżeli artysta zaprasza innego artystę w roli gościa na swoją płytę, to w jaki sposób bierze, nie wiem jak to powiedzieć, odpowiedzialność za efekt tej współpracy? No bo teraz niepotrzebnie podkreśliłem postać Kuby. Chodzi mi o taką sytuację, że tak sobie wyobrażam, tak, jestem artystą, to żarcik, tak, ale coś tam robię, zapraszam gościa, bo sobie wyobraziłem, że ten gość mi tutaj idealnie pasuje do jakiejś sytuacji artystycznej. Ten gość się w to angażuje, dostaje to coś od tego gościa i stwierdzam, że to jest nie to. Ale że niby, że nie, my mamy stwierdzić, czy, tak? Czy są takie sytuacje, wiesz, życia... Pewnie tak, ale u nas tak nie było. No tak, w tym przypadku nie, no bo Kuba się znalazł na płycie, ale tak za kulisami gdzieś tego świadka, wśród twoich znajomych zdarzyło się coś takiego? Nie spotkałam się z tym. Nie. A to jest tak, że się dużo ryzykuje zapraszając kogoś? Nie, no my znamy tego człowieka po prostu. Darek to w ogóle go zna, bo się ze studiów znają. Darek jest w Katowicach na jazzie, pan doktor zresztą, ale recepty niestety nie wypisze i to jest żałość taka, wiesz? Na tą bezołowiową, nie? Na sali by się przydał, nie? Zawsze, na każdy. Darek wykłada kompozycję i aranżację i zna mnóstwo studentów i po prostu zna ludzi po prostu. Ja Kubę znam, jak chodziłam na koncerty jego, wiesz, kupowałam normalnie bilet, siadałam sobie tak, jak tu tym razem siedzimy. Raz nawet byłam sama na koncercie, bo jakoś tak nikt nie miał czasu i kupiłam bilet, sama poszłam. No ale na widowni były inne osoby. No tak, no przecież nie śpiewał dla mnie tylko. I słuchaj, ja tego faceta lubię, nie lubiłam, lubię po prostu. No się chyba nie da nie lubić. No to jest po prostu świetnie śpiewa, wiesz, ja po prostu lubię bardzo zdolnych ludzi. A on jest niesamowicie muzykalny, to... Jak ktoś mówi o muzyku, że jest muzykalny, to tak dziwnie brzmi dla ludzi tak zwanej niebranży, wiesz? Ale my wiemy, co to znaczy, muzykalny. Ja pamiętam w naszej szkole muzycznej, to tak naprawdę na klasę, to naprawdę muzykalne to były 3 osoby. Na 12, wiesz, to troszkę mało, nie? To jest ta różnica między artystą a rzemieślnikiem. Tak, ładnie po to powiedziałeś.
Tak. Czyli że jedna z drugą bidulka nie umie ze słuchu nic zrobić, a już sama nisko z nut zagra. Wiesz, takie, jednak takie nie do końca to wszystko jest dane, wiesz? A on jemu wszystko dano. Do tego jest pracowity jeszcze, czyli w ogóle... Kurde, ideał. Jak wyobraź sobie teraz, pomyśleć sobie, że może coś, no to jest niemożliwe. A jak się dobra, to ja, bo mnie to zawsze trochę interesowało, jak się zaprasza takiego gościa, to się mu daje carte blanche, czy jednak się wyznacza jakiś kierunek? Słuchaj, chciałbym, żeby to było tak, a nie inaczej. Nie, no wiesz, Darek Janus jest od tego, wiesz, bo on jest producentem płyty, wszystko aranżował, wszystkie jego są numery, więc on ma całość, on nawet współpracował z facetem, który nagrywał, facet, który nagrywa, zna swój fach. A jednak Darek ma cały pomysł. Producent jest właściwie najważniejszą osobą. On ma pieczę nad wszystkim. To Darek z nim rozmawiał, ale pod względem muzycznym Darek go zna, więc... Dobra, a gdybyś nagrywała za nie wiem, 18 miesięcy, jak już odbierzesz Fryderyki za tą płytę. Dwa razy ciążę, tak? No, tak, dwa razy ciążę, ale o tym nie pomyślałem. A jestem kobietą. Pan Bóg kule nosi. Ty nie pomyślałeś, bo wiesz, wygra milion dolarów, rozumiesz? No. Musielibyśmy się jakoś podzielić. Musielibyśmy, bo taki chytry, co to za chytrus, matko? No, od razu przeliczyłem to. Po ile to na dolar za 3 coś, no? Żartuję. Coś chciałem, patrz, zapomniałem. A, dobra, to... Dopłynęliśmy, tak? Jest kolejna płyta. Kogo zapraszamy? Dopłynęliśmy. Ty mówisz o Przepływamy, nie, tak? Nie, mówię o kolejnej już. A, w sensie tak. Myślałem, dopłynęliśmy. To sparafrazowałeś tytuł Przepływamy z płyty. Dopłynęliśmy do kogo? Chcesz dopłynąć jeszcze? Do kolejnej płyty. Do kolejnej płyty? I do gości na przykład. Kogo byś widziała? To do kolejnej płyty. No co? Ja nie myślę dzisiaj. Co, to jest ostatnia? No bez ja. Nie, zawsze się mówi, że jest przedostatnia, wiesz. A to zawsze się mówi, że to jest ta najlepsza. Takie mam doświadczenia z rozmów z muzykami. Wszyscy jak przychodzą z jakąś płytą, taką, proszę Państwa, będą najlepsza płyta w mojej... Pozostałe to były tam ten, ale ta to jest po prostu cios. Ja powiem Ci zupełnie szczerze, ja się nie dziwię. Bo jeżeli człowiek zdaje sobie sprawę, że się rozwija, to na tym etapie mówisz, to jest najlepsze moje dzieło, no bo to jest prawda, wiesz, ale z każdym artystą tak jest. Każdy malarz Ci powie, to jest mój najlepszy obraz z tego pewnego etapu w życiu. Bo tu jest clue tego, co on ma w głowie i pod palcem na ten czas. Gdzieś na tym był, jeszcze nie to było, wiesz. Przecież to jest na zasadzie schodów. Dzisiaj jesteś tu, jutro jesteś tu. No dobra, ta teoria się jakoś broni. Na siebie, wiesz. I że na ten czas mówisz tak, to jest najlepsze, no bo na ten czas to jest najlepsze. Nie dziw się. Jest normalne. Ale to trochę, wiesz, mi zalatuje takim self-marketingiem, taką autopromocją. Marketingowców, rozumiesz? Dlatego ja jestem z pokolenia jak to ten wyraz się nazywa? Nie marketingowców. Marketingowe, to... właśnie. I ja tak nie myślę. Człowiek musi myśleć po ludzku. Nie można się domyślać, co autor chciał przez to powiedzieć, bo wtedy rozmowa nie będzie szczera, wiesz? Ktoś ci coś mówi, trzeba zawierzać ludziom. On ci tak mówi, ja wierzę. Ktoś mi coś mówi, a ja wierzę. Ktoś mówi, ta Obaszewska to jest taka naiwna i bardzo dobrze. Nie, no jesteś jedyną osobą, która potrafiła mi wyjaśnić, skąd się bierze ten mechanizm tego, tu i teraz jest najlepiej, tak? Bo inne osoby dociskane i wiesz, gdzie się tam im wytyka, słuchaj, ale tak to każdy mówi przy każdej swojej płycie nowej, to spróbuj to jakoś uzasadnić, ale dlaczego tak uważasz? Bo tak. Czyli co, chcesz usłyszeć to, że on jest na tym etapie, że nie, teraz... Nie, no czy jest, tak? Czasami, wiesz, fajnie jest poznać ocenę, czy sprowokować artystę do takiej samooceny, takiej autokrytyki. Ja rozumiem, wiesz co, bo to jest tak, że on może powiedzieć, nie wiem teraz po tej, czy ja coś lepszego zrobię jeszcze. Jest taki etap, wiesz? Czy ja teraz, czym ja przeskoczę, to tak zwane dzieło, które teraz jest zrobione, jak ja pójdę dalej? Dajmy czasu czas. Jak będziesz się rozwijał, to obojętnie skąd będziesz czerpał, z książek, z filmu, obojętnie, z mózgu, wiesz, obojętnie. Czy się zaprogramujesz sam na to, wiesz? Co już techniki przecież teraz, nie?
I za 5 lat go spotkasz, on ci znowu przyniesie płytę, to już tak, to jest moja najlepsza płyta. Tamta nie, on nie kłamie. Wiesz, o czym ja mówię? No tak, naturalny progres. Tylko z wiekiem się coraz gorzej robi, wiesz, a w sensie z wyglądu i tak dalej, bo to się sypie wszystko. A jeśli chodzi o artystyczne dzieło, to absolutnie on cały czas się rozwija. No tutaj czas powinien być sojusznikiem jednak. Dokładnie. No to tego nam wszystkim życzę. Dzięki bardzo.